Siemanko, witajcie na YouTubie dobrynowery.pl. Witam Was w kolejnym odcinku. Witam Was dzisiaj znowu przy okazji recenzji roweru. Fajnie, że tak dużym zainteresowaniem cieszył się ostatni rower, jaki Wam pokazałem, czyli gravelowy Cross Esker 4.0. Trochę pozostaniemy dzisiaj w tych klimatach, ale zanim do tego dojdziemy, to oczywiście chciałem pozdrowić wszystkie osoby, z którymi było mi dane zbić piątkę na trasie Mica Days. Chociaż dalej nie wiem, czemu tak wielu spośród Was nie chciało napić się coli, którą Was częstowaliśmy na podjeździe. Ale pierdolę. Męczy góra, męczy, ale dobrze, brawo. Koniec tej góry. Brawo. Koniec tego podjazdu. Witaj, dobre rowery. Dzień, cześć. Koniec tego podjazdu już. Pięknie. No, wyjechali. To jest forma. Jan Piątkiewicz, pozdrawiamy. No, powodzenia. Samotny zawodnik tutaj. Dociągaj do nich, dociągaj. Zaraz do ich wyprzedzi. No. On już jest gotowy. Fizyka jest po twojej stronie. W każdym razie było bardzo miło, fajnie było was zobaczyć, fajnie było kibicować. Oczywiście byłem tam przy okazji swoich różnych projektów, zadań i swojej po prostu pracy, także na Mica Days nie startowałem, ale fajnie was było wspierać na tym podjeździe, na którym sobie razem z kolegą Michałem staliśmy. A dzisiaj przechodzimy do tematu, bo temat jest znowu gravelowy, ale jest gravelowy w zupełnie innym wydaniu i podejrzewam, że wzbudzi trochę inne emocje niż temat prezentacji Crossa Eskera. Bo dzisiaj pokażę wam Gianta Revolt, czyli rower gravel z zupełnie innej półki cenowej, trochę innej, a nawet bardzo innej półki technologicznej, rower o zupełnie innym charakterze. Więc zobaczcie sami, czym ten Revolt w swoim gravelowym jestestwie różni się od chociażby Crossa Eskera. Obrodziło nam ostatnio w piękne gravele i dzisiaj kolejny z nich, czyli karbonowy Giant Revolt 1. Bardzo ciekawy rower, bo też pokazuje to, jak Giant się na gravele otworzył. Tych rowerów długi czas w ofercie Gianta, przynajmniej w polskim, na polskim rynku, brakowało. A w tym roku mamy dostępne zarówno Tough Roady z barankiem, jak i mamy dostępne rowery Revolt, czyli rowery, które już stricte stworzono z myślą o takiej gravelowej zabawie. I to jest chyba słowo klucz, jeżeli chodzi o zrozumienie tego roweru. Bo o ile Tough Road ma realizować taką turystyczną wizję rowerów gravel, to właśnie Revolt ma być tym rowerem rozrywkowym, nastawionym na dobre osiągi, na zabawę na szlaku, na zjeżdżanie z dróg asfaltowych, ale właśnie raczej z naciskiem na zabawę, na niską masę, a nie tak naprawdę na jakieś duże możliwości turystyczne. Bo zwróćcie uwagę, jak tutaj okrojona jest możliwość mocowania różnych patentów. Mamy tutaj dwa klasyczne mocowania do koszyków na bidon, na ramię. Mamy mocowanie, które jeszcze takie pod spodem, skitrane w tym, pod tą osłoną ramy. Tu jeszcze możecie jakiś dodatkowy koszyk na bidon sobie spokojnie wrzucić, natomiast nie ma tutaj z tyłu typowego mocowania do bagażnika, nie ma mocowania, które by umożliwiło nam zastosowanie bagażnika innego niż taki mocowany do sztycy. Widelec oczywiście również jest wykonany z włókna węglowego. Mamy w tym rowerze już sztywne osi obydwóch kół. To rzecz dla wielu osób ważna, zwłaszcza w karbonowym rowerze, takim, który ma jeździć szybko i dynamicznie. Z przodu jest możliwość dołożenia sobie bagażnika, przynajmniej tyle. Zresztą widelec moim zdaniem jest bardzo podobny do tego, który spotykamy w Tough Roadach. Jeszcze dla pewności sobie to zobaczę, żeby wam to potwierdzić, ale moim zdaniem jest wręcz tutaj identyczny. Jeżeli chodzi o zastosowane rozwiązania, to mamy tutaj napęd w układzie 1:11, wykorzystujący grupę napędową SRAM Apex. Stopniowanie bardzo tradycyjne, czyli blat 40 i z tyłu mamy kasetę z dużym zakresem dostępnych przełożeń do 42. Apex, sprawdzony napęd, moim zdaniem bardzo uniwersalny. Ja na takiej konfiguracji przejechałem naprawdę duże góry i naprawdę zakres dostępnych biegów jest w zupełności wystarczający, żeby sobie spokojnie z dużymi podjazdami radzić, a przy tym nie brakuje biegów do jazdy, tak powiedzmy, do 50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ciekawe rozwiązania, mamy tutaj jeszcze prowadnicę do łańcucha dla tych, którzy nie ufają napędowi
1.11 i woleliby jeszcze tutaj się upewnić, więc jest prowadnica, ją można zdemontować, wtedy możecie jeździć albo bez niej, albo możecie sobie zamontować przednią przerzutkę, bo jest przewidziane miejsce na jej instalację. Jeżeli chodzi o koła, to oczywiście koła od Gianta, PX2, koła tubeless. Rower już fabrycznie wychodzi w wersji, która nie posiada dętek. Razem z rowerem dostajecie mleczko, którym można koła zalać i sobie je uszczelnić. Hamulce to również hydrauliczny SRAM Apex, czyli cała grupa, łącznie z klamkomanetkami, nam się tutaj na pokładzie znalazła. Bardzo komfortowe, ergonomiczne klamkomanetki z pokazywanym przeze mnie już chyba 1000 razy systemem działania, czyli krótkie kliknięcie to jest bieg twardszy, długie przeciągnięcie to jest bieg lżejszy. Kierownica również o bardzo ciekawym kształcie, zwróćcie uwagę. Ona nam się tutaj cofa niejako do tyłu, chociaż zawsze mnie bawiło, jak ktoś mówił cofać się do tyłu, przecież do przodu cofać się język polski nam nie pozwala. W każdym razie kierownica jest cofnięta, bardzo wygodnie leży w dłoniach, natomiast można narzekać na troszeczkę wąskie rozgięcie. Ja wolę, jak w kierownicach gravelowych jest większa flara, jak widzicie tutaj w tym rowerze jej nie znajdziecie. Siodełko też typowo giantowskie, dość komfortowe, ono się pojawia w wielu modelach rowerów. Ciekawostką, chociaż ciekawostką jak na inne rowery, bo w Giancie to też jest standard, jest sztyca karbonowa w standardzie Diffuse, czyli sztyca ma przekrój litery D, co ma powodować, że będzie ona bardziej podatna na pochłanianie wibracji i ruchów. Jak widzieliście, Revolt to rower zupełnie inny niż Cross Esker. To rower, który zdecydowanie mniej stawia na taką turystykę w wykonaniu gravelowym, a dużo bardziej stawia na zabawę i rozrywkę. Czyli to jest rower, który po na przykład zmianie opon będzie świetną opcją, żeby się wybrać na ustawkę szosową z kolegami szosowcami. To jest rower, który umożliwi Wam na przykład objechanie tras w Alpach bez większego tak naprawdę wysiłku, bo rower jest lekki, bardzo dynamiczny. To jest rower, który przy założeniu szerokich opon będzie też świetnie się sprawdzał na jakichś gładkich singlach i w terenie. I to jest rower, który po prostu kupujemy raczej z myślą o tym, żeby się na nim dobrze bawić. To nie jest rower kupowany po to, żeby być na przykład takim mułem roboczym i wołem do jazdy na co dzień, które zaraz obwiesimy jakimiś bagażnikami. I oczywiście jak mu założycie jakiś lekki bagażnik, taki bikepackingowy, to też da radę. Natomiast jest to rower raczej, który jest taką formą gravelowej zabawy. Nie jest to rower, który ma pewne funkcje użytkowe, które dużo lepiej realizują inne rowery, często tańsze. Więc taki rower jak Revolt jest lekki, sztywny dzięki karbonowej ramie. Daje poczucie dobrej kontroli na trasie, jest bardzo dynamiczny i jest bardziej uniwersalny w takim kontekście wykorzystań na przykład na trasie szybkiego, a gładkiego maratonu albo na przykład jeżeli chcemy się wybrać z kolegami szosowcami, a nie chcemy mieć drugiego roweru szosowego, więc tak bym ten rower sklasyfikował i ocenił. Jeśli Wam się recenzja podobała, oczywiście zachęcam do dawania łapek w górę, do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli Was sam rower zainteresował, to oczywiście możecie też sobie go sprawdzić w linku do sklepu Dobre Rowery, który jest tutaj na dole, no bo co by tu nie mówić panowie, dzięki ich uprzejmości mogę Wam te rowery prezentować, więc jeżeli chcecie takiego Revolta sobie kupić, to możecie ich sklep oczywiście również odwiedzić. Dzięki za uwagę, do zobaczenia przy okazji już kolejnego odcinka.